Naszym dzisiejszym gospodarzem na targach książki historycznej jest pan? Michał Frykowski. Z wydawnictwa Darowa Kolory. Panie Michale, przede wszystkim na stoisku można zobaczyć najnowszy kalendarz. Proszę pokazać, jak on wygląda i co ma w środku. Jest kalendarz Polscy Bohaterowie. Jest na 32 kartach. Mamy 32 najbardziej znanych bohaterów. Zaczynamy od Bolesława Chrobrego. Kończymy na czasach Solidarności i Annie Walentynowicz, Andrzej Gwiazdzie, który jest jedynym żyjącym bohaterem spośród wszystkich, których tu mamy, a oczywiście z całej historii Polski, czyli są również hetmani z XVII wieku, czy na przykład tacy bohaterowie jak Antoś Petrykiewicz i Orle Lwowskie, czy na przykład kalendarz jest bogato wśród narodów świata, rodzina Ulmów, czy rodzina Kowalskich, także nie tylko sami bohaterowie, ale również całe rodziny. Kalendarz jest bogato ilustrowany, ma mnóstwo miejsca do zapisywania notatek. Prócz tego są książki Państwa wydawnictwa. Proszę tak szybciutko nam powiedzieć, co możemy znaleźć na wydawnictwie. Na przykład całą naszą serię związaną z wojną polsko-bolszewicką, rok 1920. Wydajemy tą serię już od kilku lat. Wydaliśmy na razie 3 tytuły, w tym książki Józefa Piłsudskiego, Lucjana Żeligowskiego i Władysława Sikorskiego. Następną książką będzie książka generała Szeptyckiego. Nie zdążyliśmy z nią niestety na targi, ale tuż po targach ukaże się i będzie w naszym wydawnictwie. Zapraszamy wszystkich na strony internetowe wydawnictwa i do księgarni. Bardzo dziękuję. Tak.